Chciałem szczególnie serdecznie powitać prezydenta miasta Gdyni, pana doktora Wojciecha Szczurka, który dzisiaj reprezentuje Skarb Państwa. Chciałem również powitać pana przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, pana posła Tadeusza Aziewicza, który od początku jest zaangażowany w ten proces, który dzisiaj w jakimś tam etapie zamykamy i który od początku sekunduje nam na drodze do prywatyzacji. Szanowni Państwo, ja myślę, że w tym symbolicznym momencie, bo w tym całym złożonym procesie to taki moment, w którym długie dyskusje, deklaracje ideowe, deklaracje prawne, takim były listy intencyjne, bardzo wyjątkowe i bardzo otwarte na konkretną sytuację Dalmoru, podpisywane między ministrem Skarbu Państwa a miastem, nie tworzyły tej rzeczywistości faktycznie, prawnie. Dzisiaj podpisujemy akt notarialny, który przesądza, że te porozumienia stają się rzeczywistością. Mocą tego aktu notarialnego otwieramy drogę do prywatyzacji Dalmoru w bardzo atrakcyjnej formule. Wcześniej przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego otwiera ten obszar pod bardzo intensywną, bardzo ciekawą zabudowę, bardzo atrakcyjną z punktu widzenia nabywcy, a więc bardzo atrakcyjną dla Skarbu Państwa jako właściciela, który ten majątek będzie sprzedawał. Z drugiej strony w zrozumieniu ważnych publicznych potrzeb organizmu miasta. Skarbem Państwa pozostanie publiczne 15-metrowe szerokie nabrzeże, czyli takie same jak na Nabrzeżu Pomorskim, na sferze Kościuszki, to nowo oddane nie tak dawno w całości do użytku. Publicznym pozostaną drogi, które dzięki temu, że są publiczne, nam pozwolą śmiało, intensywnie pozwolić na zabudowę. Tu powstanie wielka dzielnica miasta. Dzielnice nie mogą powstawać bez dróg publicznych, w związku z tym nabrzeże, drogi publiczne pozostają właśnie publiczne, a dzięki temu także atrakcyjność tego terenu rośnie. Myślę, że jeżeli wszystkie, tak jak do tej pory, te uzgodnienia będą postępowały w takim rytmie, to śmiało możemy powiedzieć, że jak za 4-5 lat przejdziemy się tutaj i umówimy na spacer, będziemy spacerować po bardzo nowoczesnej, nowej dzielnicy, która już nie tylko na papierze, ale w sensie realizacyjnym stanie się faktem. Mam nadzieję, że każdy z Państwa będzie czuł satysfakcję, że w tym procesie uczestniczył. Bardzo dziękuję panu posłowi, który rzeczywiście bardzo mocno nam od samego początku pomaga i wspiera. Mam nadzieję, że te dwie perspektywy, perspektywa troski o interes Skarbu Państwa, bo w tym rozwiązaniu i to możemy na wszyscy otwartym głosem, głośno i wszystkim wyraźnie nie tylko powiedzieć, ale to udowodnić, jest silna troska o majątek Skarbu Państwa, czy w czytelnej, transparentnej procedurze. Z drugiej strony ta druga perspektywa aktywności pana posła jako posła tej ziemi, zrozumienie specyfiki miasta, waterfrontu, specyfiki miasta, które musi wykorzystywać swój potencjał nadmorski, rozwijać się w harmonii z tym potencjałem, przyniosły efekty. Panu prezesowi serdecznie dziękuję. Dla Dalmoru to był bardzo ciężki okres, ja tego nie ukrywam. Chciałem przede wszystkim serdecznie podziękować za współpracę z gminą, ponieważ nie było łatwo jednej i drugiej stronie, bo żeśmy jednak łamali pewne stereotypy i tak, żeby to wszystko było lege artis, a jednocześnie, żeby to zrobić w maksymalnie szybkim tempie, to muszę powiedzieć, że tutaj ta współpraca nam rzeczywiście w tym pomogła. I w tej chwili, panie pośle, wszystko w rękach ministra Skarbu Państwa. Pozwolicie państwo to też w kilku zdaniach podzielę się radością z obecności tutaj w tym historycznym, w mojej ocenie, dla Gdyni momencie. Jako że jakiś etap, ważny etap w historii tego miejsca zamyka się, natomiast otwiera się nowy, nowy dający potężne szanse i temu miejscu, i otoczeniu miastu Gdynia, i pracownikom Dalmoru, o których też myśleliśmy w tym projektując ten proces. Chciałbym tutaj docenić fakt znakomitej, modelowej wręcz współpracy pomiędzy ministrem Skarbu Państwa, prezydentem Gdyni, spółką, w ramach którego udało się tak zrealizować, przygotować proces
przekształcenia Dalmoru, aby uzyskać maksimum korzyści z punktu widzenia szeroko rozumianego interesu publicznego, jako że zarabia tutaj i spółka, i miasto, i skarb państwa. Sukces. Wszystkiego dobrego.